oczywiście rekonstrukcja tej części tatuażu. Tak. Czyli ten element. Blizna też się pojawi? Nie, czy już nie? Nie, nie. To taki ma być mały uśmiech w stronę przyszłych widzów. Te tatuaże mocno określają. Bez nich nie byłoby Goldena. A, ja się wydepilowałem sobie do furiozy. Zła jazda. Jest? Czekaj, pokaż. To jest jedyne lustro, które mam. Furio, furio, furioza! A, nie wziąłem zęba złotego. Od premiery kinowej Furiozy, czyli od 2 tygodni, możemy podziwiać zupełnie innego niż do tej pory Mateusza Damięckiego. Stworzył niesamowitą kreację, chuligana, gangstera Goldena. 40-letni aktor dokonał totalnej przemiany na potrzeby tej roli. Partnerujący mu na ekranie koledzy mówią o nowej twarzy Mateusza. To jest człowiek niezwykle ambitny. Była kiedyś taka sytuacja, kręciliśmy walkę w nocy. Naprawdę to jest trudny plan, bardzo wymagający emocjonalnie i fizycznie. Poszliśmy odpocząć do kamperów, była jakaś zmiana ustawienia kamery. Zobaczyłem, co tam jest o wschodzie słońca. Mateusz Damięcki na skakance podskakiwał, żeby cały czas być rozgrzanym przez całą noc, żeby być cały czas w formie. Dla niego po części musi być to uciążliwe, to, że jest tak pięknym mężczyzną i przystojnym mężczyzną, że właśnie ludzie na pierwszy rzut oka nie widzą tego wszystkiego, co tam w nim się kryje, tych wszystkich mroczności, zakamarków takich. On pokazał, co on naprawdę w środku ma tutaj. Poczucie humoru, inteligencja, kindersztuba pomieszana z jakimś takim chuligaństwem. On ma w sobie tyle rzeczy, tyle twarzy, takich jeszcze nieodkrytych. Człowiek jest taki ciekawy, żeby go odkryć, co tam jeszcze siedzi w środku. Dzika! W środku i na co dzień wyjątkowo rodzinny. Mateusz i jego żona Paulina Andrzejewska, choreografka, wspólnie wychowują 2 synów. 3-letniego Franka oraz 8-miesięcznego Ignacego. Chłopcy uwielbiają zabawy z tatą. Proszę? Nie, to nie wybij oka, tacie, tym kotykiem. Już o tym rozmawialiśmy. Obiecał, że mi nie wybije. I teraz na ten, na kolejny. Czy ja bym wolała, żebyśmy przeszli w jakieś bezpieczne miejsce? Na tamten? Mateuszu! Czuję się wyśmienicie jako ojciec. To jest spełnienie moich marzeń. Nie wiem, czy jako młody człowiek tak bardzo myślałem na ten temat, co będzie i jak to będzie, jak będę ojcem, ale kiedy już przyszli chłopcy, to się okazało, że wreszcie wiem, po co ja to wszystko robię. Chcesz moją czapkę? Jak? A, jest miło. Fajnie chyba, nie? Jest ci łatwo? Oj, oj, oj. I co? Nie, swojej nie zdejmuj. Nie. Matka nas zabije. Nie zakładaj ją. Jest to dla mnie chyba najważniejsze, żeby być w tych momentach, które dla nich są momentami przełomowymi. Pierwsze słowo, pierwszy krok. Pierwszy jakiś mały sukces, podniesienie czegoś, rzucenie czegoś i satysfakcja z tego powodu, że to się udało zrobić. Mateusz wszystko robi przy chłopcach, kąpie ich wieczorami, wiadomo, że dla mnie to jest łatwiej, tak? Szaleństwa, no z Frankiem to już szaleństwo pod prysznicem, więc zabawy, układanie puzli, więc no, całą pielęgnację Mateusz jak jest, to robi. A ponieważ często go też nie ma, no to ja robię. No i wiadomo, no bawi się z nimi. W Mateuszu jest dużo dziecka, więc myślę, że dlatego się z chłopcami świetnie rozumie. Janek, gdzie jesteś?